Elo, pozdro. Tu MacCrafter i dzisiaj jesteśmy znowu na moim testowym świecie i będziemy robić automatyczną kolejkę na Minecraft 1.5.2. Ale zaraz, MacCrafter, przecież ty już robiłeś automatyczną kolejkę. No tak, robiłem automatyczną kolejkę, tylko że wtedy nie wiedziałem, że wagonik może być zepsuty również przez kaktusa. Nie trzeba koniecznie go niszczyć strzałami, a jak wiadomo, strzały zawsze mogą się skończyć, a kaktus się nie skończy. I ta kolejka będzie jeszcze prostsza niż ta wcześniejsza. Także pokażę wam, jak to zrobiłem i pokażę wam, jak to zrobić. Tu będziemy budowali, a tutaj jest zrobiona taka kolejeczka. I co? I działa tak samo jak tamta. Mamy w tej chwili 5 w dispenserze wagoników. Przyjeżdżamy. Klikamy i on się właśnie psuje przez kaktus. To o tym nie wiedziałem. I już mamy 6. Także weźmy się do roboty. Ja wam pokażę, jak to należy zrobić. I jedziemy. Jedziemy, wykopiemy sobie tutaj. Tu będzie nasz dispenser. Tu wagoniki nasze będą przyjeżdżały. I od czego zaczniemy? No, zrobimy swój peron. Tak, mniej więcej tak. Każdy zrobi, jak będzie chciał. To nie ma znaczenia, naprawdę. Tą kolejkę można na różne sposoby zastosować. I musimy wykopać sobie dołek. Na 3 szeroki, na 6 długi i na 3 głęboki. Tu tak fajnie kolorki dałem, żebyście mieli miarkę wokół. Mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. No i tak, i tu musimy wykopać na 2. Ja sobie od razu biorę kolorowe cośki, żeby nie było. I tak. Co nam będzie potrzebne? Będzie nam jeszcze potrzeba tu dostawić bloczek i dostawić bloczek tutaj. I co? Zacznijmy od torów. Weźmy tory. Weźmy zwykłe tory. Tory aktywacyjne już w tym modelu nam nie będą potrzebne, ale będzie nam potrzebna pochodnia, będzie nam potrzebny jeszcze dropper. Dispenser mamy. I dobra. I co? Bierzemy sobie nasze dropery i ustawiamy je do góry. Ojej, spacja i shift, albo po prostu stanąć na czymś i shift, jeśli ktoś buduje sobie to na survival. Wchodzimy tutaj, dajemy tego, żeby był w tą stronę, jest to bardzo ważne. I tutaj dajemy dispensera. Jak na razie wszystko tak, jak było wcześniej. I tutaj od razu już sobie teraz zrobię guziczek. Nie będziemy kończyć guziczkami w tym odcinku. I tutaj przerwa na 4 musi być w tej kolejce, bo inaczej nam się to nie zmieści. Także jest troszeczkę inaczej, ale myślę, że bez problemu, jeśli tamtą zbudowaliście i byście chcieli mieć nowszy model, to bez problemu to zmienicie. Tutaj sobie damy pochodnię, żeby nam zasilała ten tor. Dostawimy tor jeszcze tutaj. Tutaj musimy sobie wykopać. Tu też musimy wykopać, tu musimy jeszcze wykopać. Tu sobie wypełnię białym, żeby było ładnie widać. To możemy zakopać. Tu musimy wykopać, bo tu będzie stał nasz kaktus. I co? I teraz weźmiemy hopery. Hopery ustawiamy. O, jeszcze o jednym zapomniałem. Tu musimy jeszcze jeden dropper dać. I on też musi iść do góry. Muszą być raz, dwa, trzy, cztery. Cztery dropery do góry i piąty dropper w bok prosto do dispensera. No dobra, robimy zatem dalej. Ustawiamy hopery do tego, na dropera, co jest na samym dole. Tak, ustawiamy trzy, tak. I jeszcze jeden dajemy tutaj. I teraz weźmiemy sobie piasek. Jest piaseczek. Weźmiemy sobie kaktusika. Już nie będziemy potrzebowali tych strzał zbierać. I kaktusika dajemy sobie tutaj. No. A to możemy zniszczyć. I to też. Bo jak ten kaktus zacznie nam rosnąć, to on może nam tutaj do tych droperów wpadać. To mogłoby trochę skomplikować sytuację. Dobrze. Zrobiliśmy już to. To teraz będzie nam potrzebny komparator. Będzie nam potrzebny komparator, czy jak to się tam wymawia. I będzie nam potrzebny jeszcze redstone i repeater. O, w odwrotnej kolejności powiedziałem, ale
wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tego dajemy sobie tutaj na środku. Komparatorka. Stawiamy sobie bloczek tutaj i bloczek tutaj. Tu dajemy redstone, tu dajemy redstone i tu dajemy redstone. Tu dajemy, a nie tu, tu dajemy sobie repeater i tu podłączamy to. Także mamy teraz zasilanie z hopera na komparator, jak on wykryje ruch w nim. Przesyłany sygnał tu, 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 tu i tam. Także transport, energia do transportu jest już zapewniona. To jest no, mega, zaraz kończymy. Jest naprawdę super, dużo bardziej prosta od tamtej. Szkoda, że od razu nie wiedziałem, że można kaktusem też niszczyć te wagoniki, to bym wam nawet głowy nie zaprzątał tamtym, no, w porównaniu do tego kiepskim projektem. No i co zrobimy? A tutaj jeszcze. Ty gnoju. W tą stronę, no. Nie, jeszcze raz. Bo nam się przekręci. I teraz przyjazd. To możemy zniszczyć i jest już gitara, jest pochodnia, bierzemy oczywiście nasz sticky piston, który jest niezbędny i dajemy go tak samo jak w tamtej kolejce. On już się od razu wysunął. Dajemy nasz bloczek kwarcu tutaj, tu sobie damy tory i sobie damy napędzane i je zasilimy, o tak, żeby było, no, no i to jest już gotowe wszystko. Ta kolejka jest stacja, no, mega, kurczę, wypas prosta, dużo lepsza od tamtej. Pokażę wam jeszcze, że to działa, że to działa naprawdę bardzo dobrze. Weźmy wagonik, pyk, wagonik, pyk, wagonik. Dostarczmy wagonik, dojechaliśmy i wysiadamy. I co tu się dzieje? Pyk psuje się, od razu wpada do hopera, jest wysyłany sygnał. I gdzie on tu teraz jest? Tu, 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 tu. Gdzie on poleciał? Już jest w dispenserze? Nie. Czekajcie. Bo jakiś fail? Gdzieś się schował wagonik. Ale to na pewno działa, bo wszystko zrobiłem tak jak trzeba. Wszystko zrobiłem tak jak trzeba, aby na pewno. McCrafter, nie bądź taki pewny siebie. Gdzieś coś już zwaliłeś. Tylko gdzie? Nie, wszystko działa. Wszystko działa, nic nie zwaliłem. Bez obaw. Tylko po prostu... Ten sygnał jest pojedynczy, nie ma zegarka tak jak tam, czyli musi po prostu więcej tych wagoników dojechać, żeby z osobna sygnał doszedł do każdego tutaj z tych droperów. Jak widzicie, tu już jest jeden, tu już jest jeden, tu też jest jeden, a tu nie ma żadnego. Także przygotować trzeba tą kolejkę, trzeba nawpuszczać do niej parę wagoników, żeby ona zaczęła działać. Gdy już będzie w niej odpowiednia ilość wagonów, wtedy na bieżąco... O, widzicie? Już drugi wpadł. Wystarczy tylko odpowiednią ilość wagonów, żeby w każdym droperze było po jednym wagoniku. I jak widzicie, wszystko elegancko działa. Już są trzy wagoniki. O, nie, ja nie chcę do niego wsiadać. Już są cztery, także nie ma lipy, kochani, nie ma lipy, jest super, ekstra, mega prosta, automatyczna kolejka pod Minecrafta 1.5.2 i na pewno będzie działać także i w nowszych wersjach. Także zachęcam was do budowania, do korzystania z tego, bo to jest dla was. Chociaż mi też się przyda, bo gdyby nie to, gdyby nie modernowo i nie to, że potrzebuję metra fajnego, to bym tego nie wymyślił. Ale wymyśliłem i wam pokazałem. Jest zajebiste! No, to dzięki za uwagę. Żegnam się z wami. Komentujcie, subskrybujcie. No bo warto, bo to jest kawał dobrej roboty. Trzymajcie się, na razie. Cześć i pa!
Elo? Nie, to nie ten guzik znowu, no.